Witam Państwa, nazywam się Wanda Kropiwnicka, mieszkam w malutkim miasteczku na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, czyli w magicznym regionie naszego kraju, na magicznym Podlasiu. I o tym magicznym Podlasiu, a zwłaszcza o roślinności magicznego Podlasia, chcę Wam odpowiedzieć. Z zawodu jestem pedagogiem specjalnym, z zamiłowania zielarzem. Zielarstwo uprawiam od wielu lat. Niektórzy mówią, że jestem połączenie babki z Orli, czyli szeptuchy z solejukową z rancza. I ja tak lubię też o sobie myśleć, takiej trochę tradycji i trochę nowoczesności w te ziółka wprowadzam. I w tych moich opowieściach też właśnie chciałabym zawrzeć zarówno magiczne, tradycyjne wykorzystywanie roślin, o których będę opowiadała, ale też ich takie naukowe właściwości chcę Wam pokazać. Zapraszam. Najczęściej w fitoterapii wykorzystujemy koniczynę czerwoną, chociaż tych koniczyn, które spotkamy na naszych łąkach, bo głównie na łąkach, czasami przy drogach, ale też najczęściej między łąkami, możemy szukać koniczyny. Na łąkach niezbyt mokrych, bo koniczyna tak wilgoć średnio lubi, woli zdecydowanie piaski albo nieużytki. Zielarze polecają zbieranie całego ziela, a niektórzy mówią o zbieraniu samych kwiatów koniczyny. Koniczyna, zwłaszcza koniczyna czerwona, to jest zioło kobiet, tak się mówiło. Ponieważ ma działanie estrogenne, to się ją wykorzystuje, te suszone kwiatki koniczyny, w zaburzeniach miesiączkowania, ale też we wczesnym stadium menopauzy. Później już z niej nie korzystamy. We wczesnym stadium, jak przestaniemy miesiączkować, to koniczynę raczej nie, lepiej ją zastąpić jasnotą białą. Ale koniczyna to nie tylko schorzenia ginekologiczne i nie tylko menopauza. Koniczyna działa również moczopędnie, ale działa też wykrztuśnie, w związku z czym zmniejsza stany zapalne oskrzeli, jakieś objawy dusznicy, pomaga w terapii wielu schorzeń układu oddechowego, działa przeciwświądowo, działa przeciwbólowo trochę przeciwzapalnie. Okłady z koniczyny mogą pomagać łagodzić objawy wszelkich kontuzji, jakichś stłuczeń, nawet po złamaniach, czy po jakimś tam skręceniach, spichnięciach, przynajmniej w niewielkim stopniu, ale te dolegliwości przeciwbólowe nam zniwelują. Cóż z tej koniczyny? Możemy z niej zrobić susz oczywiście, możemy z niej zrobić nalepkę, możemy z niej zrobić również olej, właśnie po to, żeby stosować zewnętrznie, taki koniczynowy, albo potem kosmetycznie użyć, bo właśnie chociażby do zastosowania, chociażby wtedy, kiedy nas tam z jakiegoś powodu swędzi skóra i żeby sobie jakieś takie mazidło zastosować. Ale koniczyna, moi drodzy, uznawana była za roślinę świętą. Dlaczego? Otóż druidzi, szamani wykorzystywali koniczynę do kontaktów z duchami. Oddychali jej dymem, najczęściej oddychali jej dymem, ale spożywali różne preparaty z koniczyny, bo to jakoś ich otwierało na kontakty z innym wymiarem. Zwłaszcza z duchami zmarłych, z duchami przodków.
Nie wiem, ja nie próbowałam, ale może warto kiedyś sprawdzić. Przypisywano również koniczynie moc ochronną, więc dobrze w domu trzymać bukieciki z koniczyny, zasuszone na przykład, czy poduszeczki z koniczyną. Może nie pachną tak pięknie jak te lawendowe, ale na pewno zapewnią nam ochronę. I będą oczyszczały przestrzeń. Można użyć koniczyny też do kadzideł na przykład, do innych roślin, które też mają takie właściwości oczyszczające przestrzeń, więc dodać tam koniczyny, żeby wzmocnić działanie na przykład bylicy. Czyżby. Dziękuję.